dziennikarze Monika Olejnik, Jarosław Kuźniar i Bogdan Rybanowski. Będzie pierwsza. 22. gościem programu będzie dwukrotny zwycięzca wyścigu prezydenckiego, zabawiony w rolach prezydent przez 10 lat. Począwszy od zbierania podpisów, skończywszy na głosowaniu. W szczególności chcę podziękować za ostatnie dwa tygodnie wytężonej pracy, czyli kampania od drzwi do drzwi, a także uczestnictwo w kampanii w autobusach błękitnych. Dystans między Komorowskim a Kaczyńskim jest bezpiecznie duży. Możemy optymistycznie patrzeć na drugą turę. Oprócz tej takiej ułożonej, często na pozór ułożonej kampanii, trzeba było dynamiki. I Janusz taką dynamikę wniósł. Jestem przekonany, że gdyby nie kampania Janusza Palikota, wynik byłby niższy. Jest to bardzo dobry wynik, jest to świetny wynik naszego kandydata. Jestem bardzo zadowolona. Miałam nadzieję, że wygramy w pierwszej turze. Teraz czeka nas jeszcze dwa tygodnie ciężkiej pracy i jestem pewna zwycięstwa. Serdeczne gratulacje i jeszcze...